Kompetencje cyfrowe, a w szczególności znajomość zasad programowania, stają się jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Polska także powinna wykorzystać wielką cyfrową szansę, jaką dają nowe technologie, ponieważ mamy utalentowanych młodych ludzi, którzy też odnoszą sukcesy chociażby w dziedzinie informatyki i bardzo ważne jest, abyśmy upowszechnili metody pracy właśnie z wykorzystaniem nowych technologii w polskiej szkole. Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się także polskiego i Steve'a Jobsa i Billa Gatesa, bo myślę, że potencjał mamy ogromny, natomiast warto pokazywać dobre praktyki, warto się dzielić, warto zachęcać każdą polską szkołę i każdego nauczyciela, żeby spróbowali tej przygody z nowymi technologiami, z programowaniem i myślę, że my jako fundacja bardzo mocno będziemy takim właśnie osobom, które chcą się czegoś nauczyć, kibicować i ich wspierać naszymi programami. Program Mega Misja jest już w 350 szkołach. Obecnie będziemy prowadzili nabór kolejnych 300 szkół. Program Superkoderzy realizujemy pilotażowo w 35 szkołach. Teraz uruchomiamy rekrutację dla kolejnych 100 szkół. Nabór prowadzimy do końca kwietnia, a więc zachęcamy wszystkie szkoły zainteresowane udziałem do jak najszybszego zgłoszenia się. Dzieci w programie Superkoderzy uczą się programowania podczas zajęć przedmiotowych, czyli na przykład języka polskiego, przyrody, muzyki, geografii. Nabywają wiedzę z zakresu programowania i dzięki nauce Scratcha wykorzystują te umiejętności podczas zajęć przedmiotowych. Nauka przez zabawę jest, myślę, jedną z najfajniejszych form edukacji, tak? Ponieważ to nie jest nudne. Zresztą to chyba każdy z nas tego doświadczył, że jeżeli jest coś przyjemne, fajne, nie jest uciążliwe dla nas, to my się szybciej uczymy, tak? Jest to chyba najbardziej przystępna i najfajniejsza forma, jaką możemy dzieciom dać. I ja na przykład, prowadząc teraz projekt Superkoderzy, w porównaniu z tym, co robiłem wiele lat temu, kiedy siedzieliśmy i programowaliśmy w języku C i przed naszymi oczami była tylko i wyłącznie czarna konsola, było nudne. Nie oszukujmy się, dla mnie też to było nudne. A teraz, kiedy my możemy w przystępny, prosty sposób ułożyć różnego rodzaju bloki, a efekt końcowy to jest uruchomienie robota, który wykona naszą pracę, no to jest jakiś efekt, który jest fajny, przyjemny i ma to też elementy zabawy. Bo finalnie możemy napisać program, oprogramować i na przykład zrobić wyścigi, tak, tor przeszkód, pobawić się w różne sposoby. Także informatyka nie tylko uczy, ale i bawi.